Powiem tak, rozgrywaliśmy wiele meczów z Krakowią Underblowych w Ekstraklasie i nie było mi dane za dużo meczy wygrać, niestety dwa remisy i porażka, ale zapamiętałem taki epizod z meczu Herbowej Tarczy, kiedy byłem kapitanem Wisły Kraków. Doszedł do mnie pan prezes pułkownik Michaliszyn i pan Snopkowski. Poprosił Andrzeja Tureckiego z Krakowi i zaproponował mi, żebyśmy podeszli do kibiców, do sektora kibiców Krakowi i zaproponowali pojednanie kibiców, żeby wreszcie od tego momentu i od tego meczu derbowego nastąpiła harmonia, zgoda i takie prawdziwe, szczere kibicowanie bez żadnych walk, bez żadnych jakichś chamskich odzywek i złośliwości. No to oczywiście mieliśmy na takim patyku mikrofon taki, jak się chodzi na pielgrzymki. Był gość, który to po prostu niósł, a myśmy podeszli do kibiców Krakowi i Andrzej przywitał w imieniu swojego zespołu Krakowi swoich kibiców, a ja jako kapitan Wisły zaapelowałem o zgodę, o harmonię i proponowałem pojednanie, ponieważ jesteśmy na swoim stadionie Wisły, wychodzimy naprzeciw i proponujemy wreszcie zgodę, harmonię i takie prawdziwe, szczere kibicowanie. A tu nagle kibice zaczęli wyzywać: no ty kapitan, kochamy kosę! I tu w tym momencie niestety zaczęliśmy uciekać z tymi głośnikami, uciekaliśmy od kibiców, rzucano za nami kulkami i przekonaliśmy się, że niestety kibice mają swoje życie, swoje układy i nie mieliśmy jako kapitanowie kompletnie wpływu na to, żeby ich po prostu pojednać. Tak się to ta propozycja skończyła i to był taki moment, który zapamiętam do końca życia. Wielkie święto, niesamowite wydarzenie dla prawdziwych kibiców swoich zespołów. Niesamowity mecz, zwycięstwo. Najlepsi w mieście. Chwała do następnego meczu. I co panu przykro? O, kibic Krakowi, nasz największy kibic. Co panu przychodzi na myśl, kiedy pan myśli o derbach? Jakie wydarzenie? Czy chyba swoje derby pamiętam, w sensie jako drugiego trenera w Krakowie. Kiedy graliśmy z bardzo mocną Wisłą. U siebie na stadionie prowadziliśmy 1-0, po czym wyrzucono nam z boiska Arka Barana. Zremisowaliśmy mecz 1-1. Niesamowite zadowolenie władz klubu, nasze ogromne, bo przecież graliśmy z Wielką Wisłą w tym czasie. Nie sposób tego było nie dostrzec. Ale tak jak mówię, miło było patrzeć na zespół, który schodził z nie najgorszym wynikiem, ale z wielką taką dumą, że podjął walkę, że ten mecz zremisował, mimo że przecież chodziło o zwycięstwo. Ale czuć było, że kibice byli ogromnie wdzięczni, bo widzieli, że nikt się nie oszczędza i że fantastycznie chłopaki grają na tyle, ile mogą.